Witam Was wszystkich serdecznie. Taki filmik postanowiłem nagrać. No, chciałem Wam pokazać taką nową aranżację, może w sumie nic takiego niezmienionego, po prostu dodane troszkę piasku fajnego, takiego jasnego dla kontrastu, dla sprawdzenia pewnej opcji, ale to może powiem na końcu. Taki może malutki eksperymencik tylko, znaczy tylko aż. Ale ogólnie film będzie o mineralizacji wody RO. I dlaczego ja tą wodę RO teraz stosuję? Znaczy w sumie stosowałem cały czas, tylko że miałem ostatnio, że mieszałem po prostu 1 do 3, czyli 3 części RO, jedna część wody z kranu. Ale doszłem do wniosku, że moja woda z kranu się w ogóle nie nadaje do akwarium. Z tego względu, że nie, że jest jakaś tam twarda, że pH tej wody jest jakieś wysokie, czy coś w tym stylu. Tylko, wiecie, no może gdybym mieszkał gdzieś na jakiś tam, w jakiś tam, jak się to mówi, w rejonach, może troszkę czyściejszych, może jakoś, nie wiem, podgórskich, gdzieś tam pod lasie, wiecie, to może by ta woda była jakaś super, ale dobra. Dlaczego w sumie stosuję tą wodę i mineralizuję ją? No wiadomo, mineralizuję po prostu, no bo no nie leje się wody RO do podmiany do akwarium, prawda? Te minerały muszą tam być, tym bardziej, że są rośliny, to jest wiadoma sprawa. Nie może być w akwariumie, wiecie, wody 20 ppm i tylko i wyłącznie jakieś garbniki z torfu, tak? No przecież ryba nie żyje w takich warunkach. Przypuszczam, że Amazonka ma w tych ppm-ach mnóstwo tych ppm-ów, bo tam jest tyle organiki, tyle minerałów wypukiwanych z podłoża, z brzegów, że tam przypuszczam, że z tej ziemi, to jest ziemia i wiecie, też jakaś na pewno też i wulkaniczna, no, tych minerałów tam jest, no nie będziemy już o tym mówić, dobra. Ja po prostu mam, u mnie w miejscowości wymieniali kiedyś, powiem Wam, rury, także no już dość dawno temu, na plastiki. Ja mam też część rurek wymienionych. Zostało jeszcze troszkę rurek zwykłych. Jak wymieniałem co niektóre rurki, to się okazało, że ta rurka była praktycznie w środku cała zapchana taką grubą warstwą po prostu rdzy. Tak jakby to był jakiś taki, wiecie, osad skądś przeniesiony, bo to nie była rdza z tej rurki, bo wiecie, rurka po prostu, jeśli by nawet zaczęła gnić w środku, to ona by tak nie napuchła, żeby zmniejszyć przekrój praktycznie do 5 mm. Dosłownie taka dziurka w środku była i ta woda zimna ledwo co płynęła, nie? No to no nie wierzę, żeby po prostu tak napuchła rdza z rurki, ze ścianki, która ma ile? 3 mm? Może nawet nie, nie? No nie, trójkę będzie mieć. Także na pewno to było skądś przywleczone, ta rdza. I przypuszczam, że po prostu, no ja powiem Wam tak, ja mam w czajnikach, nawet jak leję do ekspresu na kawę wodę, to nawet tam mi się wydziela, mam osad tej rdzy. No to wyobraźcie sobie taki mały pojemniczek na wodę do ekspresu, i po miesiącu czasu macie normalnie nalot w środku rdzawy, no to pomyślcie sobie teraz lanie tej wody przez rok czasu do akwarium, nie? Gdzie ta rdza, a to jest, no to jest niewidocznie w sumie, to się odkłada jak to stoi, czyli
Gdzieś taka rdza. Przepraszam, musiałem to przy piecu zrobić. Gdzieś ta rdza po prostu się będzie odkładać, tak? To jest taki, wiecie, pył. To jest tak drobne. To jest tak drobne, że to po prostu będzie się gdzieś odkładało. Jeśli ja to będę lał do tego akwarium i to będzie krążyć w tych filtrach, pewnie coś tam w tych filtrach zostanie, ale filtry nie są aż tak drobne, żeby wychwyciły to. No to będzie się gdzieś odkładać. Będzie się na przykład odkładać rybą w skrzelach, tak? Może być efekt taki, że po prostu te ryby po prostu pozdychają albo będą zdychać i nawet nie będziemy wiedzieć, dlaczego one zdechły. I wtedy będzie problem. Dlatego po prostu stosuję praktycznie już teraz 100% tej wody, remineralizuję ją, bo nie jest to do mnie problem nazbierać w ciągu tygodnia, nawet nie tygodnia, bo paru dni, 80 litrów RO do podmiany, nie? To nie jest żaden problem, to nie jest zbiornik 1000-1500 litrów, gdzie bym musiał zbierać, nie wiem, kurde, 200 litrów, czy nawet więcej, choć też by się to dało zrobić. Także pokażę Wam teraz po 3 miesiącach filtr 5-mikronowy, ten piankowy. Ja go tutaj doświetlę oczywiście. Tak wygląda mój filtr piankowy. O. Proszę bardzo. To jest ten pierwszy. Później jest jeszcze jeden. 1 mikron. Tamten jeszcze nie przeszedł tym rdzą do środka. Także tak wygląda ten filtr po 3 miesiącach. No, powiem Wam, tragedia, nie? No to nie będziemy dużo mówić, że to jest podstawowy, jak się to mówi, powód, do którego po prostu muszę tą wodę RO lać. A wiadomo, że muszę ją też zmineralizować, bo nie mogę wody RO nalać do zbiornika bezpośrednio, tak? Nie mogę zrobić przy podmianach po jakimś czasie wody, gdzie ta woda będzie miała tylko i wyłącznie jakieś substancje rozpuszczone w zbiorniku, w podłożu i będzie miała, nie wiem, 15 ppmów i tylko i wyłącznie garbniki, i, no bo to, no ryby w ryby w takiej wodzie nie żyją, także one tak samo przyswajają z wody jakieś minerały, tak? Tak samo po to człowiek pije na przykład wodę mineralną, sobie kupuje, czy jakieś tam sobie tabletki witaminowe daje, to tak samo ta ryba przez te skrzela, przez skórę przyswaja jakieś mikro, czy jakieś nawet nano cząsteczki, które po prostu ona potrzebuje, nie? Według mnie to też wpływa na jakąś kondycję tej ryby. Ja nie jestem jakimś biologiem, inżynierem, żeby tutaj na ten temat jakieś wysnuwać, Bóg wie jakie teorie, ale interesuję się akwarystyką od no, kupę lat, no i po prostu wiem, że tak to się powinno odbywać, nie? No, widzieliście ten filtr. Teraz zmineralizowałem, mam tu, przyniosłem sobie fajną już beczkę, taką 80, gdzie mam już całość tej wody. Tam jest w środku filtr z torfem, który mi już pracuje. Dzisiaj mamy wtorek, od wczoraj pracuje. Praktycznie jeden dzień, dwa dni nazbierałem te 80 litrów. Wlałem tu sobie i już to sobie tam pracuje, ten filtr z tym torfem. Mineralizator wczoraj podany zrobiłem na 160 tym razem ppmów. Następnym zrobię jeszcze mniej, bo zrobię gdzieś na jakieś 130 i tak będę w granicach 130 robił już później, bo te 220, co zrobiłem, to według mnie było za dużo. Woda wczoraj mierzona pH było 6,6, czyli ona jeszcze spadnie do niedzieli
na 100%, także będzie w sam raz. Oczywiście już się zafarbiła delikatnie na brązowo, no wiadomo, od tego torfu. No i a zresztą w zbiorniku widać, że praktycznie ta woda nie ma brązowego koloru, nawet po podmianie, nie? Także widzicie, no. Może troszkę rozjaśnimy. Tak to wygląda teraz naturalnie. Są trzy małe, krótkie beleczki, się świecą 16-watowe. Później się reszta zaświeca o godzinie, no, za 20 minut. Także to są te powody właśnie tego mineralizowania, wiadomo, tego lania w ogóle RO, bo że jest mineralizowana, no to wiadomo, że musi być mineralizowana, bo nie będziemy robić podmian z czystej wody RO, nie? Bo to by było w ogóle nienaturalne. Ryby przecież nie pływają w wodzie destylowanej. Także tak u mnie wygląda kranowa. No, kranowa jest po prostu jedna wielka rdza. A według mnie to będzie na pewno bardzo szkodliwe dla ryb. Nie wspomnę o roślinach, bo nawet gdyby była słaba jakaś cyrkulacja, to po czasie byście widzieli, jak ten osad rdzy po prostu siada na liściach, nie? Tak to wygląda, no. Mówię wam, że w pojemniku z ekspresu ja po miesiącu mam po prostu tyle osadu, że jak biały ręcznik wkładam i wycieram to w środku, no to mam na ręce po prostu, mam brązową rękę, no. Tak, ten filtr tutaj, który wam pokazałem. Także tak u mnie wygląda po prostu woda kranowa i no nie nadaje się to do zbiornika. A już nie mówię o zbiorniku morskim, to już było całkiem przegięcie. Choć są ludzie, którzy w zbiornikach morskich jechali na kranowie, nie? Ale większość i tak robi wodę RO, miesza z solą, nie? Także tego. A jakie te minerały tam, powiem wam, są w tej wodzie kranowej, to Bóg wie, co tam są za związki, oprócz tych, które można zmierzyć. Tego może nawet nie chcielibyśmy wiedzieć, bo niepotrzebnie byśmy się denerwowali. Także tak wygląda u mnie po prostu podmianka i mineralizacja i ten temat. No zresztą, co będziemy tutaj się ukrywać, no pan tutaj, kolega z Aqua Passia, miał po prostu takie pytanie, dlaczego, ja mu odpisałem, ale po prostu robię sobie jeszcze film na ten temat, bo myślę, że to jest film taki, no, trochę ciekawy, bo jednak ludzie mają te akwaria i po prostu się zastanawiają, dlaczego ludzie, akwariści, bo ten temat się teraz często przewija z mineralizacją, z w ogóle z laniem RO i ludzie się są ciekawi, dlaczego to robimy, akwaryści. Ja mówię teraz o tych świeżych takich akwarystach, którzy po prostu chcą zbiorniki zakładać i nagle napotykają na mnóstwo rzeczy, których po prostu może nie do końca rozumią, bo nigdy się w to nie bawili. A chcieliby takie zbiorniki mieć i teraz, wiecie, mają dylemat, co zrobić, nie? No to mówię, nie? No to jeśli ktoś ma wodę, według mnie, kranową, i nie zauważył, że gdzieś ma, odkłada mu się rdza, nalot. W czajniku to jest pierwszy widoczny efekt. A ma na przykład w czajniku dużo wapnia na grzałce i musi tam wrzucać te tabletki, żeby to odwapnić. Czyli powiem, że wodę ma w porządku. Bo wapń można się szybko pozbyć. Jeśli nie ma oczywiście tej wody za twardej, nie? Tam w granicach 8 albo nawet i może i więcej, nie? pH. No to tą wodę można, wiadomo, można zakwasić, można zbić i tak dalej, choć też jak będzie i KH duże, no to będzie trudno, nie?
Ale wiemy, że już nie ma jakichś metali w tej wodzie ciężkich, czyli typu rdza, czy coś w tym stylu, jakichś utlenionych, którzy mogą nam w niewidoczny sposób pozabijać ryby, typu zapchać im na przykład skrzela, nie? No bo jeśli to się w takiej ilości w czajnikach, w różnych rzeczach odkłada, no to ryba oddychając, filtrując tą wodę przez te skrzela, no przecież ona z tej wody tymi skrzelami odfiltrowuje tlen. A resztę gdzieś to tam przez te skrzela przepływa, są tam, wiecie, drobne kanaliki, mikro jakieś tam, wręcz pod mikroskopem tylko widoczne. Te takie, można powiedzieć, nazwać to takimi fiszbinami wręcz, nie? No to, wiecie, może im się to odkładać, taki nalot rdzawy, nie? Może to powodować później jakieś problemy z oddychaniem, także dlatego ja po prostu leję RO, mineralizuję oczywiście. I tak to teraz będzie cały czas wyglądało u mnie. Piankę jeszcze widzieliście, także jest taki, można powiedzieć, dowód na to, że jest tej rdzy mnóstwo. A też wiecie, to się może też kumulować w podłożu. Podłoże aktywne, te kulki, które tu widzicie, gdzieniegdzie takie, to jest te podłoże roślinne aktywne. To też kumuluje związki z wody. To, co my lejemy, typu jeszcze jakieś nawozy dodatkowe, wchłania te nawozy. Owszem, z początku może to oddawało do wody, robiło jakieś tam pH tej wody i tak dalej. Rośliny czerpały z tego, ale to też w sobie kumuluje, trzyma, wchłania tak jakby związki typu żelazo z wody. Czy to też później będzie uwalniać te związki z powrotem? Nie wiem, ale wiem, że na pewno żelazo, coś w tym stylu, na pewno to będzie kumulować. A dlaczego tak sądzę? Ja wam pokażę, dlaczego tak sądzę, że to kumuluje związki. Zrobimy teraz taki mały eksperyment. Już wam to chcę zademonstrować. Tylko szukam tej mojej długiej pincety. To tak przy okazji. Popatrzcie sobie, tutaj mam pincetę, a na pincecie jest magnes malutki, neodymowy. A teraz wam pokażę coś, taki efekt. Tutaj spróbuję włożyć tędy. Nie chcę ryb, wiecie, wystraszyć za bardzo. No, troszkę się wystraszyły, no ale dobra. Zobaczcie sobie. To są właśnie te kulki, będzie widać. Te podłoże aktywne roślinne. One, jak możecie zobaczyć, ja wam to zaświecę, bo nie chwyci ostrości według mnie. O, one się normalnie przyczepiają do magnesu. Czyli co? Czyli kumulują, wchłaniają, a nie tylko i wyłącznie oddają, wchłaniają żelazo z wody. No bo to jest taki spiek z jakiejś ziemi czy z czegoś. I wiadomo, on jest lekki, dlatego one wychodzą spod tego żwiru. Owszem, łojady je tutaj już wykupują. I po prostu one wchłaniają też część jakichś minerałów z wody.
Jeśli ich jest tutaj dużo, a wsypałem tu dość dużo tego, no to one będą te żelazo wchłaniać i przetrzymywać, tak? Także, wiecie, tak samo z tą rdzą, którą, z tym nalotem, też może się to gdzieś tam wchłaniać w te kulki z tego podłoża aktywnego. Po jakimś czasie, jak już nie będzie mogło wchłonąć, to będzie się to znowu uwalniać, czy będzie jakoś w jakiś sposób wypłukiwane, tak? No, dlatego tak to się u mnie odbywa teraz RO z mineralizacją, żeby to po prostu miało jakiś sens, żeby to wyglądało i żeby te ryby się w miarę dobrze czuły. No. I teraz co do jeszcze tego wymiany tego piasku, co mówiłem na początku, że mam taki eksperyment dla siebie po prostu zrobię. To taki ostatni temat, który padł właśnie, że te paletki są takie ciemne. No to teraz spójrzcie sobie na te paletki, no to jest ta, która taka była bardzo ciemna. Zobaczcie się, podłoże jest jasne i ona nabrała sobie jaśniejszych kolorów. Światło jest jeszcze bardzo słabe. Jak zaświecę światło duże, to ta ryba będzie jeszcze jaśniejsza. Czyli jakiś pewnie związek jasność tego podłoża ma z tą rybą, że ona po prostu, kolory jej się troszkę zrobiła się, może jaśniejsza, co nie? No. Choć powiem wam, że to są dwa samce, one są takie ciemniejsze, a tu jest właśnie tutaj, widzicie tą samicę taką kolorową. To jest, przypuszczam, samica, a te trzy pozostałe to będą trzy samce. I przypuszczam właśnie, że te samce są po prostu ciemniejsze, a samica jest jaśniejsza, żeby może, nie wiem, podobać się tym samcom. I dlatego według mnie podłoże, jasność tego podłoża, czy kolor ma może jakiś wpływ na kolor tych ryb. No, to takie moje, takie małe doświadczenie może z tym podłożem. No ale też według mnie fajniej to wygląda. Kontrastuje to z tymi roślinami, z tym korzeniem. Także zostawmy to na razie tak. Te podłoże się tu długo, ten piach nie utrzyma. Powiem wam, bo to będzie za jakiś czas zmieszane wszystko, bo ja tu mam te mułojady, które mi pilnują tego, żeby w podłożu nie było za dużo syfu. One się zakopują nawet po 3-4 cm pod podłoże, także wszystko to jest przekopane później. No, jak długo się utrzyma, nie wiem, zobaczymy. Także dobra, kończę, bo taki ten filmik już dzisiaj długi. Kończymy taki temat tej mineralizacji. A co będzie w następnym, nie wiem. Zobaczymy, co przyniesie czas, na co wpadniemy, albo jakie będą pytania pod filmem. To znowu zrobimy jakiś ciekawy materiał. Po co RO? Dlaczego i z czym się to je? Może zrobimy po prostu część na temat mineralizatorów do wody RO. Też ciekawy temat. Tego jest mnóstwo, a nie wszystkie są dobre. Dobre to jest parę, można powiedzieć, na jednej ręce można policzyć, ile jest parę dobrych mineralizatorów. Dobra, żegnam się z wami. Do następnego razu.